Ale ja jeszcze wrócę do historii Ptaszki, bo to jest postać w moim tym obozowym życiu, aczkolwiek bardzo szybko odeszła. Bardzo ważna. Kiedy ja już byłam w kuchni, pracowałam jako kucharka przy kotle, to już miałam możliwość jakąś zupę tam więcej nalać, czy zabrać do garnuszka, zanieść jej na blok. Bo ona wówczas już nie była na kuchenny blok, to był inny blok. A ona była na tych blokach jeszcze, które wychodziły na Außenkommando, na zewnątrz. Proponowała mi, żeby spróbowała, że może się dostać do kuchni, do takiej pracy w obieralni jak ja, która jest łatwiejsza. Siedzi się na stołku, jest pod dachem, no i można czasem od kucharek dostać coś do jedzenia. Nie chciała tego. A później, kiedy już powstała w obozie orkiestra kobieca, Alma Rose, dyrygentka, Austriaczka z pochodzenia, znakomita skrzypaczka, siostrzenica, ale to wszystko dowiedziałam się później, bo wówczas jeszcze nie wiedziałam, kto to był Mahler, ten wspaniały kompozytor. Ale później się dowiedziałam, że to była jego siostrzenica. Ją z kolei uratowała od śmierci, bo już była na bloku doświadczalnym. Uratowała ją Oberau Zielin, która była też Wiedenką i ta Wiedenka znała ją z koncertu w Wiedniu. A ponieważ się organizowała orkiestra w obozie, no to pomyślała, że tutaj jest taka więźniarka, odnalazła ją na tym medycznym bloku, wyciągnęła ją stamtąd, ona i zrobiła ją dyrygentką. A Alma Rose, profesjonalistka, zaczęła szukać również profesjonalistek wśród więźniarek. I ja wpadłam wtedy, to było dla mnie jak objawienie, że przecież skrzypaczka jest, bo już wtedy wiedziałam, że ona skończyła konserwatorium w Krakowie. Że przecież ona ma szansę, taką szansę ma dostać się do orkiestry. No i raz zaproponowałam jej to, słuchaj, jest taka możliwość. Dyrygentka orkiestry szuka instrumentalistek. Zgłoś się. A ona mówi, mam grać tutaj? I to się na tym skończyło. Po jakimś czasie znowu ponowiłam ten dom na legalnie. I wówczas, ale już wtedy były transporty Żydów do gazu. I rampą w kierunku krematorium szły te tłumy ludzi. Patrzyli poza druty, a za drutami stała orkiestra i grała piękne rzeczy, czardasze takie, jakieś romanse. I ci ludzie machali do nas, uśmiechali się. Pewni, że tu jest znacznie tak źle, taka orkiestra gra, tak wesoło. I ona wtedy mi zadała takie pytanie, kiedy ja po raz trzeci zwróciłam się do niej, słuchaj, masz szansę uratowania się. Mówi, mam grać tutaj? Dla tych tam? Nigdy. Wybij sobie z głowy. No i na tym się skończyło. Przyznam, że wyszłam wtedy trochę urażona, że chciałam dla niej coś zrobić. I nie mogłam. No potem okazało się po 2-3 miesiącach, ona trafiła do szpitala i zmarła na całkiem zwyczajną, cywilną chorobę. Żadne tam tyfusy, żadne drukwale, tylko zapalenie nerek. Nie było to leczone, zmarła. A mnie pozostało to pytanie.
Dla kogo? Co ona miała na myśli, mówiąc dla tych? Dla kogo? Czy miała na myśli Niemców, którzy przychodzili na koncerty i słuchali? To były te niedzielne koncerty przeznaczone dla załogi SS. Czy też dla tych, którzy szli do gazu? Bez odpowiedzi. Ale wtedy też znowu mi to przyszło do głowy, że tak można nie szanować swojego życia. Że tak można być obojętnym wobec tego, co dla nas wszystkich było no, ostatecznością, wyrokiem. Nie ma odpowiedzi.